witamy Was z plaży miejskiej w Suszu. To właśnie w Suszu na plaży miejskiej odbędą się Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych, a my dzisiaj spędzimy sobie tutaj przyjemne popołudnie na łowieniem magnesem i brodzeniem z wykrywaczem w wodzie. Patrzcie, jak tutaj dzisiaj spokojnie na tej plażyczce. Jest trochę ptactwa. A co najważniejsze, zobaczcie to. Widzicie te białe plamy na słupkach pomostu? Około 30 paru centymetrów spadł poziom wody w tym jeziorze, czyli fajnie można tutaj pobrodzić w miejscach, gdzie nikt wcześniej nie wchodził. Mój mistrzu będzie rzucał magnesem. Jestem przygotowana, dzisiaj mam rękawiczki. Masz rękawiczki, no zobaczymy, to powodzenia. No i też oczywiście będziemy oczyszczać te miejsce przed zawodami z różnego rodzaju śmieci metalowych. A ja będę sobie brodził po wodzie, bo mam sygnały od chłopaków, że wychodzi tutaj dużo, dużo ciekawych rzeczy. Za chwilę się okaże. Poszło. Rzut magnesem. Pierwszy sygnał to kapsel. Oczywiście Ewelinka, co ma? Też kapselek. Kapsel. A ściągniesz go? Nie wiem, jakby nie było, robimy dobrą robotę na jeziorze. Oczyszczamy plażę, tak jest. Tak, ściągamy. Drugi sygnał, zobaczcie. Guzik. Prawdopodobnie przedwojenny, ale wynika to z tego, że tutaj w okresie przedwojennym była pruska plaża. Stąd też takie rzeczy będą tu wychodzić. Taki malutki pierdołek wyskoczył. Nie wiem, co to jest, strzyż ze stali nierdzewnej, czy po prostu jakaś srebrna aplikacja. Dosyć ciężkie, ale ciężko mi to zidentyfikować. Coś od czegoś. W takim oto miejscu. Zobacz, kochanie, teraz kapselek i 10 zł perelowskie. Przecież też mogłam wziąć wykrywacz. No mogłaś wziąć, wiesz. Ale ja sprzątam wodę ze śmieci. Tak jest. Ty sprzątasz świat. Poniekąd ja też. Nagram Wam to na żywo, wyciągnę. Zobaczcie, co tu jest na plaży. Co się trafiło? 1 euro. Obcokrajowcy byli u nas. Zobacz, kochanie, co znalazłem. No ja też czekam, żeby Ci pokazać. Pokaż. Patrz. Swoje najpierw. Patrz, 1 euro. Eurasek. Eurasek. A ty to co masz? Szczęście. Za jednym rzutem. Kolczyk. Co to za kolczyk? Pokaż. Ja pindole. Ktoś to od mamuta jakiś wielki. No zobacz, to jest jakie niebezpieczeństwo. Blaszka. Kapselek i zrywka. I zrywka. Proszę, oddaję swojego euraska. Dzięki. A kolczyk to będziesz miała, co? Haha. Ha. Wyczyścisz i... Taką tondę... Gdzie? Jak krowa będę wyglądała? No nie przesadzaj. Działamy dalej. Działamy. Nie wpadnie razem z tym magnesem? Chyba nie. Trochę machania Ewelinki. A to jest twoje? Moje skarby. Dwa kapselki i jeden gwóźdź. No mam tam coś, ale cały czas mi szura, wiesz? Szura? Coś pewnie zamulone, coś jest, wiesz, głęboko, nie? Ja znalazłem złotóweczkę. O. Trochę poleżało. Złotóweczka. To ja mam pomysł. Ja się przejadę tutaj po brzegu tym magnesem. Przejedziesz się nim? Tak jest. No to włączaj pierwszy bieg i do przodu. Zobaczymy, co uda Ci się wyciągnąć. Nie boisz się tych łobątków naszych suskich? Boisz, dlatego dalej nie idzie. To pochwal się, co tam się udało Ci wyciągnąć. Nic. No jak nic, coś tam na pewno jest, bo widzę kapsel wystawił. Widzisz? I nawet magnesy można na brzegu, no, sobie. Słuchaj, tych kapsli to jest tutaj sporo, natomiast dolary. Monety, dolary, te nasze dolary.
niestety wykonane są z większości dwa grosiaki z metalu. Psuje nam się waluta. Magnesem, a nie wykrywaczem będzie można niedługo szukać. No tak. Piątaki mogliby tu zostawić. Nieźle. Do wiadra. Słyszałam. Dobrze słyszałaś. Podejdę i pokażę. 2 złote. 2 polskie złote. Ale zobacz. Zresztą ty to znasz, że te z wody i te z piachu długo leżące to są przyciemniałe. Ten środek mają ciemny. To jedynie na myjkę się nadaje. Znalazłaś sobie metodę przez barierkę. Lepiej. A jak ci się przyklei, to... To odkleję. To odkleisz go. No właśnie o tym mówiłem. To nie takie proste, kochanie. Dobra, patrz. To nie takie proste. O, a co złapałaś? Żyłkę. Tak. Pokaż tą żyłkę. Czekaj, odczep mi od tego. Żyłkę. Wiesz co? Zobacz. Ja próbowałem przeczyścić ten kolczyk. On mi wygląda ni to mosiąc, ni to złoto. Zobacz. Przykleimy go, bo tak, tu jest, no nie, cały stal, tylko kolor niby czerwony i myślałem, że nóż może złoty, kochanie, że będziesz miała złoty kolczyk. Bez zapinki. Bez zapinki. Kapselek. Kolejny do kolekcji. Kolejny do kolekcji. I kaczka nas wyśmiała. Kaczka. A tak wygląda plaża z perspektywy osoby, która siedzi w wodzie. Piękna, czysta, zadbana w atrakcyjnym miejscu. A tu jest co? Ewelinka na pomoście walczy z magnesem. Co, linka za krótka? Pokazuję wam jeszcze raz plażyczkę, cicho, spokojnie. 1 października ma być ładna pogoda, także zapraszam. A co, cieszysz się, że już idziemy do domu? Zbliża się wieczór. Tak, koniec poszukiwań, więc czas na podsumowanie. A nasz wypad magnesowo-wykrywaczowy przyniósł następujący rezultat. I teraz tak, kapsle, jak widzicie, 2, 4, 6, 8, 10, 11 kapsli. Oczywiście prawie złoty kolczyk, było już blisko, ale niestety to nie kolczyk. Zrywki, jakieś metalowe elementy, fragmenty. Tak, moneta perelowska 10 zł, moneta perelowska 20 zł. No i tak, 2 zł. Złotówka i 50 groszy, czyli 3, 4, 5 ziko. To dużo czy mało? Godzina z kawałkiem. No o tej porze chyba średnio. Średnio. Bywały bogatsze plaże, ale co zrobić, niestety. Nie udało się więcej i tyle. Trudno. Zapomniałbym też na podsumowaniu o guziku, który też został znaleziony tutaj. Zobacz, wygląda jak przedwojenny. A wiesz dlaczego? Bo tu kiedyś była stara pruska. Co? Plaża. Ale wojskowa. Może i przedwojenny. Na dzisiaj kończymy nasze poszukiwania, które odbyły się na plaży miejskiej w Suszu. To właśnie w Suszu odbędą się Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych Susz 2022. Serdecznie was zapraszamy 1 października o godzinie 11. A tu jeszcze na oko, bez wykrywacza. Ile to? 5 groszy. Tu sobie leżakowało. 5 grosiaków. Do zobaczenia w kolejnym odcinku lub 1 października o godzinie 11 na plaży miejskiej w Suszu. Do zobaczenia.